władza uzna, że cerkiew ją kompromituje, to jeśli taka władza uzna, że cerkiew ją kompromituje, to już teraz właśnie Putin ma dosyć tej całej cerkwi. Sam Putin ma dosyć tej cerkwi. Putin ma dosyć cerkwi. Mamy na to, że jeżeli będzie się właśnie głosić ich bliskość i pobławie, że narodową tożsamość z Rosjanami, no to się tak się Rosji głosiło od wieków, bo Małoruś, czyli mamy nazywano jako regionalne odmiany Rosji. Liczono na to, że to będzie, że w ten sposób uda się przyciągnąć przynajmniej rosyjskojęzyczną Ukrainę i całą Białorusię. No tak, ale jak widać, chyba nie za bardzo dobrze to wychodzi. A teraz się okazuje, że no niestety to jest tutaj wielka klęska Putina. Liczył na to, że zostanie przywitany tak, jak został przywitany na Krymie. Jeszcze krótko na koniec, bo niestety nasz czas dobiega już końca, ale czy to nie oznacza też, że cerkiew prawosławna traci na tej współpracy z władzą? No właśnie na przykład wiernych na Ukrainie. To oczywiście to Ukraina to jest wielki problem. Tam prawie połowa wiernych odeszła do stworzonego na nowo patriarcha kijowskiego. Natomiast w Rosji no, traci niestety inteligencję. To jest bardzo smutne zjawisko. Straci inteligencję i przestała być czynnikiem przyciągającym, bo kojarzy się z jednej strony z wyczynami rozmaitych kapłanów jeżdżących z wspaniałymi samochodami i budującymi sobie wille, jak tylko nowych ruskich, czyli oligarchów stać. A do kogo zwraca się inteligencja w takim wypadku? No, jeśli chodzi o inteligencję, to właśnie paradoksalne jest, że jest szereg środowisk takich, jak które wyszły z dawnych duszpasterstw. Najważniejszym są uczniowie ojca Aleksandra. Ojciec mi został zamordowany w 90. roku, czyli to ile jest już nie 30 lat? 27. We wrześniu będzie 28. A ilość ludzi, którzy się utożsamia z jego kręgiem rośnie i obejmuje całą Rosję. No to jest oczywiście temat na odrębną audycję. To jest temat rzeki. A dzisiaj rozmawialiśmy o prawosławiu w Związku Radzieckim, głównie w Związku Radzieckim i trochę o tym, jak to prawosławie teraz wygląda w Rosji. Przypomnę, że moim gościem był Paweł Przedzierzewski, były dyplomata i historyk. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję ogromnie. Dziękuję za zaproszenie. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dla tych, którzy obchodzą teraz święta Bożego Narodzenia, wszystkiego najlepszego. To był magazyn 7 Dni Wschód. Do usłyszenia, Piotr Pogorzelski. Powtórka programu. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. To jest program Wróżenie z Faktów. Po raz pierwszy w nowym 2018 roku. I ten nowy cykl Wróżenia z Faktów otwieram wraz z komentatorami Rafałem Ziemkiewiczem z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry. I Romanem Mielskim z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Czuję się zaszczyceni, że jesteśmy wybrani. Ale co prawda program otwiera kolejny sezon, ale temat też, od którego chcę zacząć, otwiera kolejny sezon i to nie będzie nowy temat, to jest temat, który już słuchacze dobrze znają, który w tym programie też się pojawiał niezliczoną ilość razy, czyli rekonstrukcja rządu, sezon trzeci, odcinek 3286. No tym razem podobno już jesteśmy u progu, bo rzeczywiście pan premier Morawiecki mówił, że po święcie trzech króli, zawsze mam to zawahanie, to jednak niewątpliwie największy sukces ostatnich lat to wprowadzenie tych sześciu królów do polszczyzny, bo już wszyscy zaczęli tak mówić. Przez pana Ryszarda. Trzeba być zapamiętany z wychodzi publicznie. Jako literacki sukces naprawdę jest to na miarę Wiktora Hugo, który nazwał skreśliciela Alfonsem, pewnie i cały świat dzisiaj tego pojęcia tak używamy. To z całą pewnością zostanie po panu Ryszardzie, nie wiem czy coś jeszcze. No w każdym razie po święcie trzech króli mieliśmy poznać zmiany w rządzie, czyli teoretycznie rzecz biorąc w tym nadchodzącym tygodniu, o którym będziemy rozmawiać, ale niekoniecznie się oczywiście do tego czasu musimy ograniczać. Powinniśmy się dowiedzieć, jakie będą zmiany w rządzie. No i tutaj z punktu widzenia programu Wróżenie z Faktów pytanie,
pytanie dosyć zasadnicze, bo zaczęły się pojawiać w ostatnim czasie spekulacje, że zakres tych zmian wcale nie będzie taki duży, jakby się z początku wydawało, i że ten czas, który upłynął od nominacji Mateusza Morawieckiego do tego mniej więcej momentu, posłużył temu, żeby zminimalizować, oczywiście w ramach różnych zakulisowych zabiegów, zminimalizować właśnie zakres tych zmian. Jak będzie waszym zdaniem? Trzeba odwołać do wiedzy naukowej, znaczy do konkretnej nauki, jaką jest mniemanologia stosowana, rozwinięta swego czasu przez świętej pamięci profesora Jana Tadeusza Stanisławskiego. Jest takie mniemanologiczne prawo, że posunięcia polityków są, radykalizm posunięć polityków jest odwrotnie proporcjonalny do czasu, które te posunięcia były zapowiadane. Czyli im dłużej się o czymś gada, tym mniej z tego wychodzi. A wiesz, o głębokiej rekonstrukcji słyszymy już od tylu tygodni, że można być przekonanym, iż ofiarami głębokiej rekonstrukcji padnie najpewniej pani Strężyńska, która jest akurat była jednym z najlepszych ministrów tego rządu, no ale nie pasuje do żadnej układanki. Bardzo prawdopodobne, że pan Szyszko, ale też nie dlatego, że akurat był zaliczany do gorszych ministrów w tym rządzie, może nie najgorszych, ale takich mniej docenianych, tylko dlatego, że siła polityczna kręgu ojca Rydzyka już jest na tyle mała, że Jarosław Kaczyński nie musi tolerować dłużej mordercy zwierząt w swoim otoczeniu i już chętnie skorzysta z okazji, żeby się go pozbyć. Prawdopodobnie również pan Waszczykowski straci stanowisko, co mu jest zapowiadane od tylu tygodni, że chyba wszyscy by się zdziwili, gdyby stało się inaczej, ale to dlatego, że coś jednak musi obóz prezydencki dostać, a głowy Macierewicza nie dostanie, no to przynajmniej dostanie ten resort. I to właściwie tyle, no może tam, nie wiem, może Adamczyk, może jeszcze ktoś, ale jeżeli ktoś czeka na coś, co rzeczywiście będzie zasługiwało na miano głębokiej rekonstrukcji rządu, to moim skromnym zdaniem, gdyby miała być głęboka, to by już była. Skoro nie została zrobiona w momencie, kiedy mógł prezydent nie przyjąć po prostu pewnych, nie wręczyć nominacji pewnym ministrom, co zresztą zapowiadał półoficjalnie, ale w końcu się nie zdecydował na radykalny krok, no to myślę, że już uleżało się i już omotany został Mateusz Morawiecki różnymi niemożnościami i wytłumaczono mu, że to w ogóle ma świetne pomysły, ale niestety to się nie da zrobić. To widziałeś, że Anna Strężyńska może stracić stanowisko, mówi się o tym, że miałby na jej miejsce wejść Paweł Szefernaker, ale to też by była pewna zmiana w stosunku do pierwotnych planów, bo pierwotne plany, czy przynajmniej spekulacje o tych planach, mówiły o tym, że w ogóle może zniknąć Ministerstwo Cyfryzacji. No, podobno Ministerstwo Cyfryzacji miałoby jednak zostać. Ja zacznę od dowcipu i powiem jak analityk giełdowy, więc rekonstrukcja będzie albo głęboka, albo nie będzie głęboka. Moim zdaniem... Przy doradcy finansowego też tak. Często tak. Więc wszystko chyba wskazuje na to, że ona nie będzie głęboka. Dlatego, że ta układanka wewnątrz obozu rządzącego jest dosyć skomplikowana, bo to są już nie tylko trzy partie, bo pamiętam, że to jest koalicja. To nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo podczas tych rozmów, które były toczone Nowogrodzkiej, wiadomo, że Jarosław Gowin poświęcił już Annę Strężyńską, ale powiedział, no sorry, muszę mieć inne stanowisko w tym rządzie. Są różne opinie, mówi się, że pani Emilianowicz może być na przykład dostać Ministerstwo Rozwoju albo jakieś inne, no ale niewątpliwie partia Porozumienie musi mieć jakieś dodatkowe stanowisko. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro też swoich ludzi broni. To jest druga rzecz. A jeszcze jest trzeci przecież ośrodek poza w ogóle koalicją rządową, czyli prezydent. Prezydent bardzo chciałby pozbyć się jednej osoby z rządu. Jest to na pewno Antoni Macierewicz. No, konflikt zaszedł już za głęboko i nawet osoby bliskie obozowi rządzącemu mówią wprost, to Jarosław Gowin chociażby sugerował, no, że to jednak trzeba przeciąć. Ale ja nie wierzę, żeby Antoni Macierewicz stracił stanowisko teraz z dwóch powodów. Po pierwsze, to byłoby ryzykowne dla jakiejś części jednak elektoratu. Nam trzeba by poświęcić ten elektorat, by nie zrozumiał tej decyzji. Ale przepraszam, mówisz teraz, a czy to by nie było ryzykowne z tego punktu widzenia,
tego ryzyka, o którym teraz powiedziałeś, w każdym momencie? Jest w każdym momencie, ale jest pewien moment dla obozu rządzącego i dla zwolenników Antoniego Macierewicza symboliczny. No to jest w rocznica 96. Katastrofy smoleńskiej, miesięcznica, tak. No i pan prezes Kaczyński powiedział, że wtedy poznamy raport, który będzie albo kompletny, albo po prostu nie da się dojść do prawdy. No właśnie, albo się po prostu nie da. Tak, ale to jest symboliczne, ta data padła, więc jeśli moim zdaniem Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej dłużej niż jeszcze kilka miesięcy, ale jego poświęcenie nastąpi po kwietniu 2018 roku. O innych osobach, no to o jednej nie wspomnieliśmy, o której jest głośno teraz, no to jest Konstanty Radziwiłł. On wydaje się być już kompletnie skreślony. Znaczy, proszę zauważyć, co się działo w piątek czy w czwartek. Nikt z PiS-u go nie bronił. Kompletnie nikt. Było spotkanie przecież z rezydentami, gdzie został wysłany Marek Suski z kancelarii premiera, który i tak w połowie wyszedł, powiedział, że jest umówiony w telewizji. No więc poszedł do telewizji. No to odważne dosyć wystąpienie, kiedy chcemy zażegnać poważny konflikt, który jest ryzykowny również politycznie dla tego obozu bardzo, bo mi się wydaje, że w obecnej sytuacji to ma być jeden z tematów następnej rozmowy, tutaj naszej rozmowy, więc nie chcę tego rozwijać, ale uważam, że to jest dzisiaj najgroźniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zaraz do służby zdrowia przejdziemy. Także myślę, że Konstanty Radziwiłł padnie również ofiarą tego. Mamy przecież kandydata, który bardzo chętnie wziąłby ten resort, nazywa się Stanisław Karczewski i mówił to marszałek Senatu publicznie, że jest na to przygotowany, jest przecież lekarzem, zajmował się tym, te problemy są mu bliskie, to są jego słowa mniej więcej, teraz cytuję, więc myślę, że to jest dla mnie pewniak. No przy czym, gdyby Stanisław Karczewski zdecydował się wziąć ten resort, to mam wrażenie, że w ogóle Stanisław Karczewski chętnie by się dokądś ruszył z Senatu, to wtedy już pewnie by nie został kandydatem z Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. To nie wierzę, żeby Stanisław Karczewski był kandydatem na prezydenta Warszawy. Ale też chciał. No to no chciał. Był zupełnie otwarcie. Ja wiem, no pan marszałek jest człowiekiem wielu talentów, może wziąć kilka, może wziąć każde właściwie ważne wyzwanie, ale tu akurat bardzo zależy mu na tym resorcie zdrowia. No bycie ministrem to jest jednak poważna. Mielibyśmy kolejnego ministra zdrowia lekarza, niestety. Nie, to jest przyczynek do tego, jak, znaczy jest zwyczaj, że ministrami zdrowia są zawsze członkowie sitw rozmaitych lekarskich, tylko raz oni są bliżej jednej sitwy, raz drugiej, prawda, raz to jest bardziej ta grupa ordynatorsko-profesorska, raz tam na przykład OZL, przepraszam, tak, no nieważne, to rzeczywiście jest słabe, ale tylko zwracam uwagę, że to jest przyczynek do rozważania konstytucji, która jest rzekomo takim, prawda, jakby on tam Mojżesz na jakichś kamiennych tablicach przyniósł, a nie było efektem jakichś dili po prostu politycznych, bo przecież zgodnie z konstytucją pan Karczewski jest trzecią osobą w państwie, a oczywiście każdy na jego miejscu chętnie by został ministrem, bo minister to jest coś, w przeciwieństwie do marszałka Senatu, który no, nie jest kimś wielkim, chociaż jak mówię, w tych hierarchiach jest ważniejszy od premiera teoretycznie. Przez tego czasu Donald Tusk jako wicemarszałek Senatu się czuł świetnie, nie było dużo do roboty. Tak, bo nie, ale on miał ograniczone ambicje, bo jak sam mówił, rozwiązywało mu to problemy socjalno-bytowe. Inną miał sytuację, to fakt. No jednak Izba Refleksji to nie jest jakieś dla ludzi z temperamentem izba. A wracając jeszcze do rekonstrukcji, jeszcze chcę powiedzieć jednej rzeczy, tutaj wracając jeszcze do niego. Przepraszam, że po występach Jana Rulewskiego już nikt nie będzie używał tego pojęcia. No, ale bo wiele tam mamy ciekawych senatorów generalnie z każdej z strony, więc to akurat Rulewskiego traktuję jako osoby, która pewien polityczny, tak, zasługi ma ogromne dla naszego kraju, ale to już abstrahując od tego. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna charakterystyczna rzecz. Wracając jeszcze do Antoniego Macierewicza, bo nie lekceważyłbym tutaj opinii Amerykanów. Wiem, że był niedawno w Polsce, no w naszym rozumieniu, no to jest powiedzmy wiceminister spraw zagranicznych. Przepraszam, Antoni Macierewicz się właśnie wybiera niedługo do tego dążę właśnie. Do tego dążę. Wes Mitchell to jest osoba bardzo dobrze znająca nasz region. On był szefem SIPA, takiego think tanku właśnie skupionego na sprawach europejskich. Doskonale zna tutaj tą specyfikę. No i z naszej informacji wynika, że spotkał się między innymi z Jarosławem Kaczyńskim i narzekał jednak na obecne monowskie kierownictwo. Narzekał dlatego, że uważa, że no, oni zachowują się nieprofesjonalnie. No, toczymy z Amerykanami bardzo poważne negocjacje dotyczące patriotów, które już mieliśmy mieć, teraz się okazuje, że nie będziemy mieli. Więc ja ten wyjazd do Waszyngtonu, tak załatwiany bardzo szybko, zresztą z, nie,
Nie wiadomo, czy jeszcze do niego dojdzie, chociaż mu zapewnia, że na 100%, bo to 17 stycznia miałby się spotkać Antoni Macierewicz z Herbertem McMasterem, czyli doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. No to jest figura, może to stanowisko tak w naszej nomenklaturze nie brzmi dobrze, ale to jest bardzo ważna figura w Stanach Zjednoczonych. Czyli człowiek odpowiadający w ogóle za to, jak się układać na świecie z różnymi chęciami. Kissinger, Zbigniew Brzeziński, to dokładnie, byli właśnie doradcy do spraw bezpieczeństwa. Czyli więc, to pokazuje, jaki to jest kaliber. I to jest moim zdaniem również ta próba pokazania, że no z tymi Amerykanami to nie jest tak źle, że ja to nie jestem jednak człowiekiem, który nie potrafi tych helikopterów i tych Black Hawków, już nie mówię o Karakalach, ale i tych patriotów załatwić, no ale coś, ale jednak jakoś tam potrafi się z nimi dogadać. No więc to moim zdaniem to jest, też wskazuje na to, że jednak Antoni Macierewicz do końca nie jest pewien swojej posady, bo ta, rzeczywiście ta wizyta jest dosyć zaskakująca w tym momencie. A pytanie w takim razie, jeżeli wróżymy z faktów, czy on może z tej wizyty przywieźć jakiś konkret? Konkretem są pieniądze, które leżą na stole i myśmy alarmowali, że jednak ten deal z Amerykanami jest bardzo drogi. Wtedy Bartosz Kownacki mówił, że to teraz kłamstwo i tak dalej. O patriotach, tak, bo chodziło o dwie batery za 10,5 miliarda dolarów. No to jest, to jest 80% rocznego budżetu MON-u w ogóle. No to zarżnęłoby cały, a chcemy 8 baterii kupić, więc to jest oczywiście zarżnęłoby cały nasz budżet. No i wtedy Bartosz Kownacki zrzucał nam, że kłamiemy i tam fake news rozpoczęli. A później pojechał do Stanów Zjednoczonych, wyszedł ze spotkania z przedstawicielem firm Wright i tamtejszego ministerstwa i Pentagonu i powiedział, no nie, to jest nieakceptowalna suma, rzeczywiście 38 miliardów wychodzi, no wystarczyło policzyć. Jeszcze nie rozmawialiśmy, czy w każdym razie przywinął się tylko w tle pan minister Waszczykowski, ty Rafale powiedziałeś, że prawdopodobnie straci stanowisko. Niewątpliwie, i to zawsze przypominam, minister Waszczykowski jest najczęściej medialnie odwoływanym ministrem niemalże od pierwszego miesiąca swojego urzędowania i czasem być może tutaj ta zasada mniemanologii stosowanej też by zadziałała. To znaczy, że jak ktoś jest tak od tak dawna odwoływany, to może właśnie nie zostanie odwołany, jak sądzicie? Ja sądzę, że zostanie, ale na pieniądze, w każdym razie na duże pieniądze bym się o to nie zakładał, bo przyczyną, dla którego pan Waszczykowski zostanie odwołany, to nie są błędy dyplomacji, które są błędami, że tak powiem, całego rządu, a więc one wynikają z ogólnej linii, więc tutaj po prostu Waszczykowski nie miał siły sprawczej. Jemu najbardziej szkodzi to, że oczywiście po pierwsze nie ma politycznego zaplecza, więc to nie jest sytuacja Antoniego Macierewicza czy Zbigniewa Ziobry, którzy mają, zwłaszcza Macierewicz ma swój kościółek, to nawet nie nazwę tego frakcją. No bo to nie jest polityk, to jest dyplomata, tak naprawdę. No tak, więc po pierwsze można go było medialnie odwoływać, więc dlatego go odwoływano, a po drugie tym, czym on się naprawdę naraził PiS-owi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jest to, że nie wyczyścił tego resortu. No, to jest takie słowo klucz jakby w postępowaniu PiS-u. Przy czym minister Waszczykowski... A te zwłoki, no to, że Ryszard Sznep na przykład nie został natychmiast na zbitą twarz odwołany, co zresztą z dużą szkodą dla Polski, że tego nie zrobiono. I tam sobie mógł szaleć po Ameryce, bo Waszczykowski mu chciał okazać łaskawość. To na pewno działa właśnie. Takie historie działają przeciwko obecnemu ministrowi. Inna sprawa, że on tak nie bardzo miał na kogo wymieniać, no bo jak wymieniał, no to na przykład wsadzono mu przez rękę pana Przyłębskiego do Niemiec, a z tego co wiem, nie miał na to wielkiego wpływu, ale no ktoś, prawda, musi ponieść konsekwencje. Kończąc pierwszą część naszej ale rozmowy. Ale też zapamiętam ministra Waszczykowskiego z wypowiedzi różnych. Sam Skobar przeszło do historii. Przypomnę, że minister Waszczykowski mówił właśnie o tym, że nie ma takiej dowolności wymiany kadr w MSZ-cie, bo tutaj nie można sobie po prostu wziąć ludzi z ulicy. To muszą być ludzie, zwłaszcza na tych stanowiskach wyższych, to muszą być ludzie ze stażem pewnym w administracji publicznej, w szczególności w dyplomacji. Ja tutaj mam... być może pan minister miał problem. Ja mam bardzo... Ja źle oceniam od ministra Waszczykowskiego, chociaż zdaję sobie sprawę, że jego sytuacja była bardzo nieciekawa, no bo no, to już tu Rafał Ziemkiewicz mówi, nie proszę, nie ma zaplecza żadnego politycznego w PiS-ie. Po drugie, jego polityka zagraniczna była sterowana, była właściwie wykładnią polityki krajowej. On musiał tylko to przełożyć na jakieś międzynarodowe kontakty i działania i nie miał tu wiele do powiedzenia. Po prostu tak mu kazano robić i on to wykonywał. A po trzecie, ale jedno chcę powiedzieć. Minister Waszczykowski na początku, on naprawdę, to o czym powiedziałeś, on nie chciał czyścić resortu, tak jak wielu żądało w PiS-ie, czyli do sekretarek. To te słynne stwierdzenia, że tam są ciągle zwłoki jeszcze w Alei Szucha, gdzie jest siedziba MSZ-u. Bo cokolwiek mówić, bo mi trzeba, czy ktoś zdawał sobie sprawę, że
Nie można tego ciąć siekierą, ponieważ no, musimy mieć jakichś poważnych ludzi z doświadczeniem. Szczególnie w tych ważnych stolicach. No, dzisiaj mamy ambasadorów takich, jakich mamy. Nie mówię już o Berlinie, bo to w ogóle jest skandal, ale chociażby w Stanach Zjednoczonych. Ale wiem, że na przykład obronił osobę, bardzo dobrą dyplomatkę i bardzo dobrego urzędnika w Moskwie, czyli panią Pełczyńską Nałęcz, która została do końca swojej kadencji, wróciła tak, jak miała wrócić. Ale rzeczywiście wydaje się, że teraz już po tych wszystkich, no po tych odcinkach, które to mieliśmy, tak jak napisaliście żartobliwie w SMS-ie do nas, jakie będą się tematy 2682, jeżeli dobrze pamiętam, no to już ministra Waszczykowskiego to byłby serial jakiś 7943 mniej więcej, prawda? Ale wydaje się, że to chyba tego 7944 nie przetrwa. Mówi się, że minister Szczerski, który no, lubi sprawy międzynarodowe, chciałby się nimi zajmować, bo wiadomo, że nie chciałby się być ministrem jednak u Beaty Szydło, ale no, po zmianie rządu, tej układance, która również była przecież tutaj ważnym graczem w tej układance, był prezydent Andrzej Duda. Wydaje się, że rzeczywiście ten teraz nadszedł czas na wymianę. Zresztą z punktu widzenia nawet Prawa i Sprawiedliwości chyba się zorientowano, że no, jednak trzeba na poważnie zacząć prowadzić politykę zagraniczną. Są też między innymi wymiana premiera. No, jednym z tych celów, dla których Beata Szydło została zmieniona na Mateusza Morawieckiego, też jest ryzykowny przecież z punktu widzenia obozu politycznego, bo premier Szydło była bardzo lubiana przez wyborców PiSu i przez zwolenników obecnej władzy, na osobę, no, którą łatwo przykleić kartkę również przez bankstera, do którego tak walczymy, prawda, zwalczamy i tak dalej. No jednak Mateusz Morawiecki przez lata pracował na wysokich stanowiskach, również jako prezes banku. Ja bardzo dziękuję. A ja tylko jeszcze jedno wróżenie z gością. Kamil Stok, mistrzem olimpijskim. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. To było wróżenie z faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Rządy Pieniądza to program, do którego zapraszamy gości, którzy znają się na ekonomii i finansach lepiej niż my. Rządy Pieniądza, audycja ekonomiczna od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Wojciech Surmacz, Arkadiusz Ekiert. Zapraszamy. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Szef Komisji Europejskiej powtórzył swój sprzeciw wobec karania finansowo krajów, które odmawiają przyjmowania uchodźców. Jean-Claude Juncker wypowiadał się na ten temat kilkakrotnie. Teraz mówił o tym w wywiadzie dla belgijskiej telewizji RTBF, który ma być wyemitowany w najbliższy piątek. Beata Płomecka. Od ubiegłego roku pojawiają się komentarze, by ukarać finansowo kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które nie chcą przyjmować uchodźców. Ostatnio mówił o tym szef niemieckiej socjaldemokracji Martin Schulz. Ale w przeszłości z ust unijnych urzędników padały słowa, że Solidarność to ulica dwukierunkowa i że w europejskim budżecie po 2020 roku należy ograniczyć fundusze krajom, które nie chcą przyjąć uchodźców. Dziennikarze RTBF zapytali o to szefa komisji. Jean-Claude Juncker tak odpowiedział. Sankcje budżetowe przeciwko krajom sprzeciwiającym się przyjmowaniu uchodźców nie są z założenia dobrą metodą. Projekt budżetu po 2020 roku Komisja Europejska ma opublikować wiosną. Już wiadomo, że będzie chciała zarezerwować część budżetu na walkę z migracją i na politykę obronną. Otwarte pozostaje pytanie, jak to się odbije na funduszach z polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O ostatecznym kształcie budżetu po 2020 roku zdecydują kraje członkowskie podczas negocjacji. 100 milionów Amerykanów, czyli blisko 1/3 mieszkańców Stanów Zjednoczonych, zmaga się z arktycznymi mrozami. Po śnieżycach wielu problemów przysparza teraz porywisty lodowaty wiatr. A więcej na ten temat Jan Pachlowski. W
części północno-wschodniego wybrzeża USA miejscami słupek rtęci spadł 40 kresek poniżej zera. W tym regionie na szczycie góry Washington, najwyższej w tej części USA, prędkość lodowa tego wiatru przekroczyła 150 km na godzinę. Zdaniem amerykańskich mediów było to w sobotę jedno z najzimniejszych miejsc na Ziemi. Bardzo zimno jest tak w dużych aglomeracjach jak Boston, Nowy Jork i Filadelfia. Przeprowadzki występują również na Florydzie. W południowej części tego stanu pierwszy raz od 3 dekad. We wspomnianym Bostonie najwięcej pracy mają obecnie hydraulicy, którzy usuwają szkody po pęknięciach tysięcy rur. Wciąż występują duże problemy w ruchu lotniczym. Poprawy pogody należy spodziewać się dopiero za kilka dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Berlinie rozpoczęły się sondażowe rozmowy między CDU, CSU i SPD, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy strony przystąpią do negocjacji koalicyjnych. Media podkreślają, że rozmowy będą odbywać się pod dużą presją czasu. Przedstawiciele wszystkich partii zapewniają, że przystępują do rozmów z nadzieją. Waldemar Marzewski. Szefowa HDK-ów, kanclerz Angela Merkel, tuż przed rozpoczęciem sondażowych rozmów zapewniła, że głównym celem CDU jest stworzenie warunków do utworzenia stabilnego rządu. Jestem przekonana, że nam się uda, powiedziała Merkel i podkreśliła, że ma świadomość tego, jaki ogrom pracy jest do wykonania. Także przewodniczący SPD Martin Schulz zdaje sobie sprawę z obecnej trudnej sytuacji politycznej. Rozpoczynamy dziś rozmowy, które mają kluczowe znaczenie, powiedział Schulz i dodał, nie wyznaczamy żadnej czerwonej linii, ale chcemy wprowadzić możliwie dużo czerwonej polityki w Niemczech. W południe spotyka się 39 przedstawicieli CDU, CSU oraz SPD, po 13 z każdej partii. Rozmowy będą się odbywały w dwóch grupach tematycznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przenosimy się do kraju. W budynku zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 w Łodzi otwarto Centrum Nauki i Techniki. Jego powierzchnia wystawiennicza to ponad 8000 metrów kwadratowych. Do otwarcia wystaw przygotowywano się kilka lat, mówi kierownik centrum Paweł Żuromski. Za chwilę będzie równe okrągłe 9 lat, które złożyły się na to, że możemy dzisiaj oglądać to, co jest wokół nas. Przy czym do tej pory produkowaliśmy tutaj prąd elektryczny, a teraz będziemy produkować wiedzę. W centrum można oglądać 3 interaktywne wystawy poświęcone m.in. przetwarzaniu energii czy kosmosowi. Wykorzystano w nich najnowocześniejszą technikę, taką jak mapping laserowy. W każdej godzinie do Łódzkiego Centrum Nauki i Techniki może wejść 200 osób. Zwiedzający w dniu otwarcia byli pod wrażeniem. Myślę, że to doskonały pomysł, zwłaszcza dla młodych ludzi. Widziałem już 3 piętra łącznie z tym i najlepsze było bez wątpienia 5. Co to było? Dużo ciekawych rzeczy o astronomii, pokaz 3D na goglach wirtualnej rzeczywistości, że można było lecieć statkiem kosmicznym i było super, naprawdę. Czy Kopernik może się bać konkurencji, jeżeli chodzi o Łódź? Tylko raz i no na pewno był mniej interaktywne, tak przynajmniej się wydaje. Jest ciekawie, zdecydowanie. Dyrekcja EC1 zapewnia, że otwarte wystawy to dopiero początek. Centrum Nauki i Techniki będzie się rozwijać. Na koniec czas na prognozę pogody. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu umiarkowane lub duże. I tam miejscami niewielkie opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura przeważnie od -1 do +2 stopni na południu i południowym wschodzie cieplej do +4. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4:05. Powtórka programu. Witam po raz pierwszy w tym nowym 2018 roku. Gościem pierwszej audycji Warto Czytać w nowym roku jest Carlos Marodan Casas. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumacz książek Carlosa Ruiz Zafona. 2017 rok upłynął dla miłośników prozy Zafona pod hasłem oczekiwania na 4. część tetralogii rozpoczętej Cieniem Wiatru. A dzisiaj porozmawiamy o Labiryncie Duchów, który ukazał się w ostatnich tygodniach ubiegłego roku. Pan tłumaczył wszystkie 4 części. Na świecie mówi się... Współtłumaczył. Na świecie mówi się o zafonomanii, gorączce zafońskiej, epidemii zafońskiej. Czy pan się czuje zafonologiem w związku z tym? Nie, szczególnie. Znaczy oczywiście jako współtłumacz wszystkich książek Zafona, które przetłumaczyliśmy na język polski z Beatą Fabiańską-Potapczuk, Cień Wiatru i z Kasią Okrasko, wszystkie pozostałe.
Bo poza tą tetralogią należy pamiętać również o tych tak zwanych młodzieżowych pozycjach. Od których zaczynał? Od których zaczynał, tak. Dostał nagrodę, 30 tysięcy dolarów i dzięki temu spełnił swoje marzenie i wyjechał do Stanów Zjednoczonych i uczył się pisać scenariusze filmowe, tak. Co jest zaskakujące, jak się czyta na przykład taki Labirynt duchów, który ma 870 ponad stron. Trudno sobie wyobrazić, że Zafon też pisze scenariusze filmowe. Zupełnie inny gatunek. Być może, ale on jest w ogóle wielbicielem seriali telewizyjnych. W jednym z wywiadów, a może i kilkakrotnie powtarzał, że teraz w serialach telewizyjnych czuć najlepszą literaturę, jaka powstaje obecnie. To znaczy jaką? Taką literaturę, w której są wyraziste postacie, sądzę, konkretna fabuła, nieco zawsze zagmatwana, w której od odbiorcy wymaga się cierpliwości, bo jednak serial to trzeba kontynuować oglądanie z odcinka na odcinek. I przypomina to strukturą, ale nie tylko. Myślę, że również ubarwieniem, całą specyfiką narracji. Przypomina XIX-wieczną powieść odcinkową. Ale pan mówi o scenariuszu filmowym, a dokładnie to samo możemy powiedzieć o jego książkach. Wyraziści bohaterowie, jakaś tajemnica, historia, trzymanie w napięciu i sprawianie, że czytelnik czeka na kolejną część, bo Cień wiatru, Gra anioła, Więzień nieba. Gdybyśmy chcieli być trochę złośliwi, ale oczywiście nie jesteśmy, to powiedzielibyśmy, że pomimo całej tej gorączki zafońskiej, to on właściwie cały czas pisze o tym samym, o Barcelonie i o tym samym bohaterze, który się tylko trochę starzeje. Wszystko jest owiane lekką mgiełką tajemnicy, którą chcemy rozwikłać. I czytelnik, sięgając po kolejną książkę z tej serii, doskonale wie, czego się spodziewać. Czy to jest pana zdaniem przepis na sukces? Najwyraźniej, to nie jest moim zdaniem. Sprawdza się. To się sprawdza. Sądzę, że żyjemy w czasach, a może zawsze tak było, że czytelnicy lubią jakby to, co znają. Że lubią się czuć w takim świecie, w którym wszystko rzeczywiście jest oczywiste, bym powiedział. Oczywiste i nieoczywiste. Oczywiste jest oczywiście, że na przykład będzie zmienna tonacja, że tak jak u Safona będzie jedna postać taka poważna, to tu chodzi o Daniela Semperę, i będzie jego zupełnie przeciwieństwo, który jednocześnie będzie trochę takim przewodnikiem Daniela po świecie, czyli Fermin. Postać zupełnie, myślę, że wiodąca w ogóle w tych czterech książkach Safona, sądząc po różnych głosach czytelników, którzy najbardziej lubią Fermina z tych wszystkich postaci. Są kobiety mniej lub bardziej tajemnicze i oczywiście jest Barcelona, którą Safon mniej lub bardziej, w zależności od tego, kto zna miasto, odkrywa. Myślę, że nawet rodowitym Barcelończykom pokazuje to miasto trochę z innej strony, niż oni to je znają. Tak, bo to nie jest taka Barcelona, którą znamy my turyści, kiedy przechadzamy się Ramblą, podziwiamy kolorowe budynki, chodzimy po parkach, jemy pyszne jedzenie i pijemy pyszne wino. Ta Barcelona jest trochę zamglona, te uliczki są wąskie, ale ciemniejsze niż zazwyczaj są. Jest trochę szara ta Barcelona, taka troszkę bardziej przypominająca Warszawę. I tak sobie myślę, czy właśnie dlatego Polacy tak bardzo pokochali te książki, że trochę im ta Barcelona przypomina nasze polskie miasta jesienią? Być może, panie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Być może tak jest, ale sądzę, że to jest również u Safona taka próba pokazywania, że każde miasto ma swoje takie miejsca tajemne, że nie jest takie oczywiste. Barcelona uważa się za takie miejsce dla turystów oczywiste. Tak jak pani powiedziała, idzie się Ramblą w stronę Plaza Catalunya albo w stronę morza, w stronę portu. Może na Montjuic się ktoś jeszcze wepnie. Sagradę trzeba zobaczyć. Sagradę, Familię, i na tym się właściwie, no Barrio Gotico jeszcze jest z katedrą. Może Raval, niekoniecznie, bo to niebezpieczna dzielnica. I na tym się kończy. U Safona te same jakby place, te same ulice pokazane są jakby z drugiej strony. A poza tym on również umiejscawia w Barcelonie miejsca, które istnieją tylko i wyłącznie w jego powieściach.
mimo że myślę, że po jego książkach, który w rezultacie nosi nazwę, nadał mu nazwę cyklu Cmentarz Zapomnianych Książek, jest to miejsce, które dla, myślę, dla większości czytelników Safona naprawdę istnieje. Nie wiem mniej więcej, gdzie można je zlokalizować, ale to oczywiście jest wytworem fantazji autora. Kiedy w 2004 roku w Polsce ukazał się Cień Wiatru, tłumacząc to słynne pierwsze zdanie, wciąż pamiętam ów świt, gdy ojciec po raz pierwszy wziął mnie ze sobą w miejsce zwane Cmentarzem Zapomnianych Książek. Czy przypuszczał pan, intuicja panu podpowiadała, że ta przygoda potrwa aż przez 4 książki i w 2017 się ukaże Labirynt Duchów? Zupełnie nie. Bo sukces Safona w Polsce był dla mnie absolutnym zaskoczeniem. 1,5 miliona czytelników w naszym kraju, w którym czytanie to nie jest narodowe hobby, przyznajmy. No myślę, że wszystkie kraje narzekają na stan czytelnictwa, ale być może zawsze tak było. W każdym razie dla mnie jest to zaskoczenie. A wie pani, dlatego, że ja kiedy przeczytałem Safona po raz pierwszy, a przyznam się, że była to książka, od której się nie mogłem oderwać, od Cienia Wiatru. Czytałem go wszędzie, w metrze, w autobusie, gdziekolwiek byłem, byle jak najszybciej dowiedzieć się, jaka tajemnica kryje się w tej opowieści. I byłem szczęśliwy, dlatego że Safon cofnął mnie w moim czytelniczym wieku o wiele, wiele, wiele lat. To znaczy ja nagle byłem jako czytelnik Cienia Wiatru, stałem się takim czytelnikiem kilkunastoletnim, 15-letnim, 16-letnim, który czytał wszystko, co mu wpadło w ręce. Uwielbiałem czytać, odkrywałem światy zupełnie mi nieznane, powieści francuskiej XIX-wiecznej, Karola Dickensa, Sienkiewicza, Bolesława Prusa. Całą tą klasykę, o której się teraz już mało pamięta, a którą czytało się z zapartym tchem, od której się nie można było oderwać. I Safon przypomniał mi te czasy właśnie takiego zachłyśnięcia się lekturą i myślę, że wielu czytelników przeżyło tę samą przygodę. Pan wspomniał o Dickensie. Safon jest zwany przez niektórych barcelońskim Dickensem. Jest najczęściej czytanym hiszpańskim pisarzem obok Cervantesa. Cervantes XVI wiek, Safon XXI. Czy myśli pan, że w XXVI wieku ktoś będzie Safona pamiętał? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Trudno. Żyjemy w czasach, w których tak szybko zanikają pewne kanony czytelnicze, na przykład już mówiąc tylko o książkach. To, na czym ja się wychowałem, no ile, 50 lat temu, nagle okazuje się dla moich córek chociażby zupełnie nieistniejące, nieaktualne. Jakby początek ich przygód czytelniczych zaczyna się zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innym miejscu, zupełnie inni autorzy, zupełnie inne książki. Wątpię. Pierwsza część serii, 45 rok, początek. Teraz Labirynt Duchów, epilog, ale epilog Barcelona 92 rok. Bohater trzyma za rękę dziewczynkę 10-letnią. W jej spojrzeniu maluje się ogromna ciekawość, bo wieczorem tata obiecał, że pokaże jej cmentarz zapomnianych książek. Dla mnie to wygląda na to, że to jest taka klamra spinająca te wszystkie 4 części i niestety zapowiedź, że to już jest koniec. Myśli pan, że faktycznie to już nie będzie? Myślę, że Safon już skończył, bo nawet nie wiem, czy on pisząc Cień Wiatru rzeczywiście miał zamiar napisać tą tetralogię, czy to wynikło jakby z ogromnego sukcesu Cienia Wiatru. Też go zaskoczył sukces, myśli pan? Myślę, że go też zaskoczył. Też go zaskoczył. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, że on znalazł się w finale takiego konkursu literackiego, takiej nagrody literackiej, ale tylko w finale, nie zdobył pierwszego miejsca. I jeden z jurorów uparł się po prostu, żeby wydawnictwo Planeta jednak tę książkę wydało, bo wydawnictwo nie było przekonane w ogóle do Cienia Wiatru na początku. I jak pani dobrze wie, tę książkę wypromowali, Cień Wiatru, wypromowali barcelońscy księgarze. To oni radzili swoim stałym klientom, że zajrzyjcie do tej książki, kupcie tę książkę, promowali tę książkę. Także widać, a nie zapominajmy, że jednak książka jest jednym z bohaterów tych powieści safonowskich, więc jakby księgarze oddali hołd Safonowi za to, że on oddał hołd i księgarze.
księgarzą i książką. Tak, te książki są pochwałą książek, czytania, księgarzy, wszystkiego, co jest związane z literaturą. To jest w ogóle jedna wielka pochwała powieści. Warto czytać Labirynt Duchów i cała seria książek Carlosa Ruiz Zafona. A ja rozmawiałam z tłumaczem, panem Carlosem Marodanem Casasem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję ślicznie. Kolejna audycja Warto czytać za tydzień w niedzielę o 14.15. Luisa Wybłot, zapraszam. Powtórka programu. Edyta Woźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. 260 osób przyjechało do Polski w ramach repatriacji. W 2018 roku będzie znacznie więcej, bo i zainteresowanie rządowym programem powrotów jest większe. Kolejne dary dla polskiej szkoły w Mościskach na Ukrainie. Wyposażenie tym razem przekazali darczyńcy z Przemyśla. Opowiemy także o polskich księżach, którzy pracują na wschodzie. Odwiedzimy usole syberyjskie. Zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń polonijnych ostatniego tygodnia, które zebrała Maja Wasilewska. Rok 2017 był dobry dla rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Ze wstępnych danych wynika, że wartość wymiany handlowej przekroczyła 2,5 miliarda dolarów. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wzrost polskiego eksportu na Białoruś zanotowano we wszystkich sferach. Ambasador Polski na Białorusi Konrad Pawlik powiedział Polskiemu Radiu, że nasz kraj znacząco zwiększył też pomoc rozwojową dla Białorusi. W minionym roku zrealizowano 7 projektów pomocowych wartych 300 tysięcy euro. Z takich najważniejszych projektów to szkoła pod żaglami w Brasławiu, to manufaktura chleba i powidła w Komarowie, projekt w Baranowiczach skierowany do osób z większym lub mniejszym inwalidztwem. Ambasador Pawlik poinformował, że w 2017 roku pojawiły się problemy z przedłużeniem pobytu dla kilku polskich duchownych sprawujących posługę na Białorusi. Część z tych spraw udało się pozytywnie rozwiązać, zostały im przedłużone wizy. Ten dialog prowadzimy wspólnie z Konferencją Episkopatu Białorusi i władzami białoruskimi. Konrad Pawlik ocenił, że dialog z białoruskimi władzami nie jest łatwy, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania polskiej mniejszości. Zaznaczył, że nasza dyplomacja stara się wyjaśniać kolejne sprawy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W minionym roku odbyły się spotkania dwóch komisji do spraw nauczania polskiej mniejszości i do spraw udoskonalania podręczników historii. Na Litwie podsumowano wyniki plebiscytu Polak roku 2017 organizowanego przez polski dziennik Kurier Wileński. Zwyciężczynią została Regina Markiewicz z Solecznickiego Samorządu. Polaka roku wybierano na Litwie po raz 20. Regina Markiewicz jest kierowniczką Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego. Wyboru finałowej dziesiątki spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje kapituła złożona z laureatów poprzednich konkursów, której zdaniem w ciągu mijającego roku albo w ciągu bardzo wielu lat działali na rzecz polskości, na rzecz Polaków na Wileńszczyźnie. Wyjaśnia Polskiemu Radiu redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego Robert Mickiewicz. W wyborze Polaka Roku biorą też udział czytelnicy dziennika, którzy mogą wysyłać głosy na swoich faworytów. W poprzednich latach Polakami Roku na Litwie zostali m.in. dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, ukarany kilka lat temu karą finansową za polskie tabliczki zawieszane na prywatnych domach w rejonie, a także dyrektorka wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, siostra Michaela Rak. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Uhonorowanie Reginy Markiewicz odbędzie się 21 stycznia podczas uroczystej gali w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Pozostajemy na Litwie. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku na Litwie zostanie zaprezentowanych około 30 projektów, które przygotowuje Instytut Polski w Wilnie we współpracy z polskimi i litewskimi partnerami. Głównym celem naszego niepodległościowego programu jest nie tylko przedstawienie litewskiej publiczności polskiej kultury, nauki, wybitnych postaci i ich osiągnięć, ale znalezienie jak największej liczby wspólnych punktów w historii Polski i Litwy, powiedział PAP dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Jednym z najważniejszych polskich wydarzeń na Litwie w tym roku będzie planowana na listopad prezentacja w Wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich rękopisu poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Podczas dorocznego festiwalu filmu polskiego na Litwie w specjalnym bloku będą pokazane filmy z różnych epok poświęcone wolności i niepodległości. Natomiast w ramach realizowanego od lat projektu Klubu Filmu Polskiego zostaną pokazane filmy, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. Instytut przedstawi także sylwetki kobiet niepodległości i wolności, które brały udział w tworzeniu m.in. polskiej Solidarności. Przypomni postacie braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów. O znaczeniu niepodległości dyskutować będą historycy, politolodzy. W szkołach przeprowadzone zostaną specjalne lekcje dla młodzieży. Polskie jubileuszowe obchody rozpoczęły się na Litwie już w roku ubiegłym. Instytut prowadził w 22 szkołach w kraju projekt edukacyjny Polska i Litwa na wspólnej drodze.
Instytut Polski w Paryżu przygotował na pierwszą połowę 2018 roku wiele wydarzeń. Jednym z ważniejszych jest Grand Prix de Paris 2018 w tańcu zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. O szczegółach Marek Brzeziński. Będzie to impreza o charakterze międzynarodowym, gdyż obecnie odbywa się w Rzymie, Barcelonie, Poznaniu i na należącej do Francji położonej na Oceanie Indyjskim Wyspie Reunion. Finałowa gala zaplanowana jest na początek marca w stolicy Francji. Przez cały styczeń do końca lutego odbywać się będą spacery szlakiem Polaków w Paryżu. Tych śladów polskiej obecności jest bardzo wiele, od Pałacu Lambert, gdzie mieszkał przywódca wielkiej emigracji książę Czartoryski, po Bibliotekę Polską, Instytut Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre Curie i Panteon, gdzie polska uczona została pochowana. Do końca stycznia w Montpellier na południu Francji czynna będzie wystawa poświęcona polskiej szkole plakatu. Wystawione eksponaty pochodzą z lat 67-78. W tym samym mieście, ale w innej galerii, osobna wystawa prezentuje pracę legendarnego polskiego plakacisty Romana Ciślewicza. Z kolei aż do połowy czerwca w Paryżu wyświetlane będą klasyki kina polskiego. To tylko niewielka część w imponującej propozycji imprez mających przybliżyć kulturę polską. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rok dla Polaków na wschodzie oznacza ułatwienia w repatriacji. W ubiegłym roku do kraju przyjechało 260 osób, ale zainteresowanie powrotami jest coraz większe. Funkcjonowanie przepisów podsumowuje Rada do spraw repatriacji. W ubiegłym roku parlament znowelizował ustawę dwukrotnie. Rada dysponuje już statystykami za ten okres, a szczegóły zna Michał Fedusio. Rada Ministrów przygotowała nowelizację ustawy repatriacyjnej na początku 2017 roku oraz kolejną w listopadzie. Pierwsza nowelizacja weszła w życie 1 maja i już widać, że zainteresowanie powrotami do Polski stale wzrasta, mówi przewodnicząca Rady do spraw repatriacji Aleksandra Ślusarek. W roku 2017, do końca roku praktycznie już, wróciło do Polski 260 osób. Repatriacja dotyczyła również tych, którzy przyjechali w roku 2016, 20 grudnia, tych 156 osób, które zaprosiła pani premier Beata Szydło już na święta do Polski i oni już zostali w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku. Nie jest jakaś wielka ta liczba, ale jednak to gdyby zsumować 260 osób i 156 tych, którzy zamieszkali w ośrodku w Pułtusku, którzy otrzymali tą repatriację po wejściu w życie ustawy z 1 maja, to nie jest to aż taka mała ilość. Ale myśmy o tym mówili, dokonując, że tak powiem, nowelizacji ustawy o repatriacji, że jednak ten rok będzie takim rokiem na zasadzie sprawdza, jak to pójdzie, prawda? Jak to będzie realizowane. Ten rok uważamy, że jest takim rokiem testowym. Natomiast mam taką nadzieję, że ponieważ ustawa jest naprawdę dobra, trudno mówić o lepszej ustawie, o lepszych założeniach do tej ustawy. Ja mam nadzieję, że tak jak kiedyś o tym mówiliśmy, że repatriację rozkładamy na 10 lat i każdego roku do Polski będzie się repatriować 1000 osób. I myślę, że to będzie realne. Oczywiście w przypadku, jeśli realizacja ustawy przez służby, czyli MSW, MSZ zwłaszcza, będzie rzetelną realizacją tej ustawy. Aleksandra Ślusarek podkreśla, że do polskich placówek dyplomatycznych dociera dużo zgłoszeń związanych z chęcią przyjazdu do Polski. Przewodnicząca Rady do spraw repatriacji liczy, że w tym roku do ojczyzny wróci nawet kilka razy więcej osób, aniżeli w roku 2017. Mam taką nadzieję, ponieważ w tej chwili dużo osób zgłasza się również z Syberii. No nie dalej jak dzisiaj miałam właśnie rozmowę z panem, który jest potomkiem jeszcze ze słońca styczniowego. Ostania styczniowego w Syberii, ale ma wszystkie dokumenty i ma pełne prawa do tego, żeby repatriować się do ojczyzny. Świetnie zresztą mówiący po polsku. Będą w tej chwili mogli również i ci repatriować się, którzy wyjechali wcześniej na Białoruś, wyjechali do Rosji, a być może, że z tych małżeństw mieszanych, które wyjechały do Niemiec, być może, ale mam taką nadzieję, że i tak na pewno będzie, że wszyscy ci, którzy będą chcieli wrócić do tej Polski wyśnionej, wymarzonej, może nie przez nich, ale przez ich ojców, ich dziadów, mają drzwi otwarte szeroko tego domu, który nazywa się Polską.
przepisy repatriacyjne w dużej mierze dotyczą osób oraz potomków osób wysiedlonych do Kazachstanu. Ślusarek zauważa jednak, że zainteresowanie repatriacją istnieje również w innych częściach wschodniej Europy czy Azji. To są osoby, które są i z innych państw, i między innymi właśnie, o których mówię, że te osoby, które gdzieś wyjechały wcześniej, ja na przykład tych, którzy mieszkają w obwodzie kaliningradzkim, której jest bardzo duża grupa i tam oni są zrzeszeni, że tak powiem, wokół wspólnoty polskiej imieniem Jana Kochanowskiego, ale przede wszystkim wokół parafii Kościoła katolickiego, że te osoby również teraz będą miały szansę powrotu, bo zawsze o nich mówiłam, że to są tacy pierwsi uciekinierzy z Kazachstanu, bo oni zaraz po odzyskaniu niepodległości, oni zaraz wyjechali z tego Kazachstanu, ponieważ nie mogli do Polski, więc wyjechali do obwodu kaliningradzkiego. Tam osiedlili się przy granicy z nadzieją, że uda im się dużo wcześniej wrócić. Nic bardziej mylnego, bo niestety z bólem to muszę powiedzieć, że Rzeczpospolita Polska niestety nie dawała im szans powrotu do tej pory. Mam nadzieję, że teraz wrócą. Tak. I Syberia, i Kazachstan, i Uzbekistan, i Ukraina też, tak. Te właśnie państwa, do których w naszych kresach Polacy wyjeżdżali. Zainteresowanie repatriacjami zwiększyć ma jeszcze nowelizacja ustawy z listopada ubiegłego roku. To dzięki zaangażowaniu środków z budżetu państwa w pomoc nowo osiedlonym. Środki mają być przeznaczane na zakwaterowanie czy znalezienie źródła utrzymania. Nowelizacja, która weszła 1 maja w życie, ona zakładała, że repatriować będą mogli się tylko i wyłącznie ci zesłani i deportowani, tak, potomkowie zesłanych, deportowanych. Ale wiele było takich również i rodzin, których dziadkowie wyjechali, no krótko mówiąc, w celach poprawienia sobie bytu. I nigdy nie mogli już tamtą wrócić, bo nie było im dane, nie było to możliwe i byli także prześladowani. Więc wszyscy ci tą następną nowelizacją, czyli tą, która teraz wchodzi w życie, będą mogli wrócić. Sądzę, że będzie to duża grupa jednak Polaków. Pomimo, że jednak jest rozgoryczenie, jest rozczarowanie, że Polska jakoś o nich przez te lata całe zapominała. Myślę, że i oni się troszkę zniechęcili też. Jest to szansa, absolutnie szansa powrotu wszystkich właśnie tych. Bo to był heroizm, żeby przez całe te lata tego terroru, niewyobrażalnego dla nas terroru, żeby za sam fakt, że oni jednak nie bali się mówić o tym, że są Polakami i wszędzie w dokumentach mają wpisaną narodowość polską. Oni tą narodowość i ten wpis zawsze utrzymywali. I to jest heroizm z ich strony. Dlatego też myślę, że absolutnie prawo powrotu natychmiastowe do Polski, jeśli tylko zechcą. W grudniu ubiegłego roku prezydent podpisał przyjętą przez parlament listopadową nowelę, która zwiększyła wsparcie dla repatriantów o 25 tysięcy złotych na rodzinę. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Polacy w świecie. Rozpoczęty właśnie rok zapowiada się bardzo interesująco pod względem wydarzeń polonijnych związanych z obchodami stulecia polskiej niepodległości. W wielu krajach będą przez cały rok organizowane lokalne wydarzenia upamiętniające rok 1918. Także w środowisku amerykańskiej Polonii nie zabraknie uroczystości rocznicowych. O tym, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach, w relacji naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, najważniejszej tutejszej polskiej organizacji, podkreśla, że ma nadzieję, że w roku 2018 pogłębi się współpraca naszego kraju w różnych dziedzinach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ciężko w tej chwili powiedzieć, jak to będzie. By lepiej było, żeby więcej korzyści było, a nie tylko tu Azji. Jest zawsze grzeczności więcej, żeby była taka lepsza współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, bo przecież przez tyle lat Polska jest dobrym partnerem ze Stanami. Przedstawiciele chicagowskiej Polonii od dawna zabiegali, aby do wiecznego miasta przyjechał Andrzej Duda. W Chicago polski prezydent zdecydowanie wygrał ostatnie wybory. Jest też tutaj osobą niezwykle popularną. Do spotkania dojdzie 19 maja w Parku Milenijnym. To będzie takie, mam nadzieję, wielkie spotkanie w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i bardzo się na to spotkanie cieszę. Planujemy przyjazd razem z żoną, poinformował prezydent. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jak najwięcej znajomych, przyjaciół, moich rodaków przyjdzie się z nami spotkać, dodał Andrzej Duda. Chciałbym podziękować za trwanie w polskości, za podtrzymywanie polskich tradycji i polskich zwyczajów, za przekazywanie ich młodym, za działalność oświatową, a więc wszystkim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, za wszelkiego rodzaju polonijną działalność społeczną, przede wszystkim za jej ogromne bogactwo w Chicago.
Mówi w końcówce grudnia w jednym z wywiadów Andrzej Duda. W tym roku szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski zapowiedział otwarcie dwóch nowych polskich placówek dyplomatycznych w USA, dokładnie w Seattle, w Miami. Ja bym chciał, żeby w obu tych miejscach, to znaczy i w Miami, i Seattle były nasze placówki z różnych powodów. Miami to duże skupisko Polaków, ważne też miejsce, aby oddziaływać również na Amerykę Łacińską, szczególnie na Karaiby. Seattle natomiast jest ważne ze względów na gospodarkę, na innowacyjność, ale wydaje mi się, że Polacy w Stanach Zjednoczonych marzyliby o jeszcze więcej konsulatach czy naszych placówkach. Na przykład Pensylwania przecież jest też dużym skupiskiem Polaków, więc też można było się tam zainteresować stworzeniem konsulatu. Wiem, że Polacy San Francisco również marzą, aby ten konsulat tam powstał, bo to jest duży, ważny ośrodek. Także jeśli fundusze pozwolą, uważam, że tych miejsc, gdzie Polacy byliby obsługiwani i opiekowani przez nasze konsulaty, powinno być znacznie więcej. Do tego wydarzenia jeszcze dużo czasu, ale już warto o tym wspomnieć. W listopadzie odbędzie się w Chicago jubileuszowy 30. Festiwal Filmu Polskiego. New York Times zalicza go do 5 najważniejszych imprez popularyzujących kino europejskie w Ameryce. Z kolei ogólnokrajowa telewizja ABC uważa go za wydarzenie kulturalne na wielką skalę. Festiwal w ciągu 29 lat w ramach swoich programów zaprezentował blisko 2000 polskich produkcji i gościł ponad 600 przedstawicieli polskiego środowiska filmowego pracujących na całym świecie. To również największy pokaz polskiego kina poza granicami naszego kraju, mówi jeden z organizatorów festiwalu, Krzysztof Kameszew. Ja myślę, że to jest podwójna optyka. Z jednej strony mamy optykę Polski, która patrzy z takim pobłażaniem, tam Chicago, jakaś Polonia, to nie jest Cannes, Berlin, Wenecja, Oscary. Z drugiej strony mamy optykę tego rynku, który pełnym podziwem patrzy, jak my te prace u podstaw wykonujemy i z tym polskim filmem się powolutku gdzieś przebijamy. Pozdrawiam słuchacze Polskiego Radia 24 ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. W magazynie przenosimy się do Wilna. W październiku w 1918 roku powstały oddziały samoobrony Litwy i Białorusi. To mało znany fakt z historii rodzącej się polskiej niepodległości. Samoobrona wileńska dała odpór nacierającym bolszewikom, choć ostatecznie ochotnicy zostali wyparci z Wilna. O zapomnianych obrońcach polskiej niepodległości na Litwie Kamil Zalewski. Hołd na Nowej Roście oddali członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce. Ważność żołnierzom samoobrony honorować! O tym, czym jest Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce, powiedział Polskiemu Radiu jego prezes, historyk Waldemar Szełkowski. Garnizon Nowa Wilejka jest to Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej. Ma takie właśnie nazwy, Garnizon Nowa Wilejka, ponieważ rekonstruujemy dzieje trzech pułków, które stacjonowały w okresie międzywojennym dzisiejszej dzielnicy Wilna, a wcześniej w osobnym miasteczko Nowa Wileńka. Dokładnie jest to 13 pułk kolan wileńskich, 85 pułk piechoty oraz 19 pułk artylerii lekkiej. A wszystkie te pułki się wywodzą właśnie z samoobrony wileńskiej. Właśnie samoobrona wileńska, ona powstaje w końcu października 1918 roku. Dokładnie daty nikt nie podaje, w żadnych źródłach tego nie mówią. Bo to właśnie samorzutnie powstająca formacja Wojska Polskiego. Wówczas Polacy dopiero zyskali niepodległość. Wszędzie formowały się większe, mniejsze udziały tam, gdzie było większe polskie skupiska. I Wilno właśnie też takim skupiskiem było. Dlatego tutaj byli zrobiści, żołnierze z byłej armii carskiej najczęściej, też armii niemieckiej, albo też i harcerze. Wiele osób chodziło za broń, żeby bronić tego polskiego Wilna. Dowódcą samoobrony Litwy i Białorusi, w tym jest samoobrony wileńskiej, jak to osobno jeszcze wyróżnić można, był generał Wojtko, który formował wojska nie mając faktycznie ani mundurów, ani broni, tylko ten zapał u ochotników. Szełkowski wyjaśnia, że 29 grudnia 1918 roku oddziały samoobrony zostały formalnie wcielone do odrodzonego Wojska Polskiego, a 31 grudnia opanowały Wilno, gdzie zorganizowały obronę przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Właśnie gdzie jest 18 roku powstaje samoobrona wileńska, no a tutaj akurat w tym kierunku na Wilno szli już bolszewicy. Dlatego chwycili za broń ci Wilnianie, żeby bronić tego miasta przed bolszewikami i bronili w grudniu 1918 roku. Co prawda pierwszy atak, żeby zająć dworzec kolejowy, z którego nie da się wysuwali, to jednak się nie powiódł. Dopiero potem z trudem, ale opanowano i dworzec. A pierwsze starcie z bolszewikami było na ulicy Wroni. Właśnie tam bolszewicy już powołali swój rząd komunistyczny, żeby te ziemię też przyłączyć do bolszewickiej Rosji. I początkowo w końcu grudnia rozbito bolszewików na Wronie. Potem były starcia przy dworcu i z Niemcami również. No ale my uznajemy Dzień Samoobrony raczej jako 3 stycznia. Chodzi o ten 3 stycznia, kiedy już Wilno było na pewno polskie. Żołnierze samoobrony stoczyli niedużą bitwę, potyczkę można mówić, między Nowowilejką a Mickunami.
z nacierającymi oddziałami bolszewickimi. I to skuteczna była walka, bolszewicy byli powstrzymani na krótko, ale jednak byli powstrzymani. I chyba ten dzień jest takim najbardziej znanym, udokumentowanym, no i ważnym dniem dla samobrony, dlatego właśnie ten dzień czcimy. Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce na grobach żołnierzy zapalił też znicze. Po raz pierwszy znicze postawiliśmy tuż po założeniu naszej organizacji, a więc 3 stycznia roku 2015. No i teraz każdego roku. Było to dzień 5 stycznia, 3 stycznia, to zależy jak tam się udaje czasowo ułożyć, ale właśnie przechodzimy na Nową Rosę, ale też i na groby innych żołnierzy, na przykład Antoni Wiwulski, znany wileński architekt, również należy do samobrony wileńskiej. I jako żołnierz zmarł w czasie walk, właśnie że on słowo zginął. Chodzi o to, że kiedy on patrolował Wilno, inna wersja mówi, że go zmienił na warcie młody żołnierz prawdopodobnie i kiedy odchodził, to zobaczył, że ten młody człowiek jest naprawdę w lichym bardzo ubrania, był to mroźny styczeń, więc swoje ciepłe palto odłożył dla niego, a zanim do domu doszedł, się przeziębił i po kilku dniach umiera zapalenie.